zęby klachy. Jademy! Duś! Festwóz zakończył realizowanie po śląsku. Na szlagierowej trasie Bernadety Kowalskiej i Krzysztofa Wierzchowskiego z okazji pięciolecia działalności radiowej audycji Niedzielne Klachy do południa na antenie Radia Fest. Autorka tej audycji składa takie właśnie podziękowania. Kochani, dziękujemy za Fest Piątkę. Dziękujemy naszym słuchaczom, partnerom, fanom. Dziękujemy Wam wszystkim. Waszą obecnością i wspólną zabawą uświetniliście każde nasze spotkanie na szlagierowej trasie. Jako autorka audycji Niedzielne Klachy do Południa dziękuję w swoim imieniu i Krzysztofa Wierzchowskiego. Dziękuję za każde dobre słowo i sympatię. Jeszcze bardziej prawdziwe są dzisiaj słowa. Potrzeba nam przyjaźni, która dźwięków mową sprawi, że świat raźniej powieje nam nad głową. My Was o tej przyjaźni zapewniamy. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia, Bernadeta Kowalska. Nie w końcu przyjdzie. Na ucho powiem Ci, co mi się śni, do czego serce tęskni tyle dni. Jednego mi do szczęścia ino brak, bez tego smutno jest i ciężko tak. Już nic nie musisz gadać, dobrze wiem, tyż się ledwo daje rada z tym. Już odechciewa mi się jeść i pić, może jutro będzie co. W końcu przyjdzie wielką miłość bez końca. Niech w sercu będzie taką miłość i łąk. Niech w końcu przyjdzie, niech mnie porwie aż do słońca. Kaj dla króla i królowej. Każdemu się po cichu marzy coś, każdemu jest potrzebny taki ktoś, kiedy mu można wszystko z siebie dać, nie ino chcieć od losu darmo brać. Na taką chwilę warto czekać, bo jak mi się trafi ten jedyny roz, by da od razu wiedzieć, to jest to, ze szczęścia by da wtedy śmiać się w głos. Niech w końcu przyjdzie wielką miłość bez końca. Niech w sercu będzie taką miłość i łąk. Niech w końcu przyjdzie, niech mnie porwie aż do słońca. Kaj dla króla i królowej stoi tron. Jak zawsze zrobiony na głowie Bernadety. Pozdrawiamy, Bernadetko. Łączymy się już teraz z Radiem Fest. Witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w notowaniu 196 Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest.
Na miejscu 10 Oxford Duo Melodia z 8 nut. Na miejscu 9 Tim Fabian Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Miejsce 8 to Hannes Banda Żywioły 2. Na miejscu 7 Harmonik Z Tobą Na Zawsze. Miejsce 6 Michalina Starosta Po 7. Na miejscu 5 Kamraty Io i Ty. Na miejscu 4 Adi Adriatyku Czar. Na 3 Happy Jędrowski Show Medley Mix 2021. Na miejscu 2 Golden Mix Tyle chwil przed nami. I na 1 Krzysztof Pietrek Za wszystkie nasze dni. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich widzów listy śląskich szlagierów i zapraszam oczywiście do oglądania i również słuchania na antenie Radia Fest. A tam 196. notowanie radiowej listy szlagierowo.pl. To już za nami. Na fotelu lidera następuje zmiana. Tu pojawił się Krzysztof Pietrek i szlagier Za wszystkie nasze dni. Za wszystkie nasze dni i za spełnione sny. Kolejny gość, tym razem online, bo na łączach razem z nami Manfred Potyka. Witam cię serdecznie. Halo. Słuchaj, przez ostatnie tygodnie naszego programu cały czas kręcimy się wokół Benefisu, czyli człowieka, który jest ci bardzo dobrze znany, kumpana twojego, można powiedzieć, Edka Sikory. Jak to z początku waszej artystycznej tej drogi były? W których latach w ogóle to się wszystko zaczęło? Czyś ty w ogóle przewidywał, że Edek jakiekolwiek teksty kiedykolwiek będzie pisał? Ja myślę, znowu już chyba 40 lat, jak powiem, nie? Jeszcze jak w Polsce mieszkałem, to mieliśmy też taki band, nazywał się Jojo Band. Ja wiem, że... Jojo się nazywaliśmy, ja. Ja wiem, że Edek pisał teksty, bo Edek był w kapeli Bez Szefa, w zespole Bez Szefa. I ten zespół się jakoś rozpadł, nie wiadomo czemu, znaczy ja w sumie tak nie wiem. Edek by musiał powiedzieć. No i my Edka wciągnęli do naszej kapeli i tak my zaczęli grać. Jego piosenki, które on tam stworzył Bez Szefa, nie? A z tymi tekstami, że on miał taki talent, to że się może dopiero tutaj w Niemczech, jak go zaproszałem do siebie na odwiedziny. I Edek, muszę tak opowiedzieć taką historię, historyka mało, to u mnie mój brat, zapalony wędkarz, który miał o rybach opowiadał. I Edek poszedł na chwilę do ubikacji i przyszedł nas, przyniósł tekst, jada na rybę. To było takie zaskoczenie, bo to był fajny tekst, obejście. I tak zaczęliśmy. Znaczy się zaczęliśmy robić te numery. Edek, to pisz te numery, to go dojadam mu kupa pomysłów, no to będą to pisz, nie? Wtedy było tak, jeszcze muszę powiedzieć w Polsce, że my z powodu tej śląskiej gadki albo śląskiego akcentu daleko my nie doszli, nie? Były to inne czasy. Ja nie wiem. Ale jak pierwszy raz widziałem Golców, nie? I mówię Edkowi, Edek, obej się, oni po grońsku śpiewają. Co, my nie mogę mieć po śląsku? I tak się to tak jakoś zaczęło, się tak, w ten sposób. Początek już znamy, klachać dalej zaraz wydymy, no bo przecież kto jak nie kumpan może najlepiej Edka znać. Zakochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień. Zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Manek, a powiedz mi, czy pamiętasz okoliczności, w jakich żeście się poznali z Edkiem? Ja? Edek pracował, my byli małolaty, to 20 może mniej. Myśmy mieli taki zespół, nazywał się Kontra, a Edek już był dosyć tam wysoko, z tym Bez Szefa. Już byłem nawet na koncertach, gdzie Edziu grał. A Edziu potem pracował w takim ZSMP, takie coś było, Wydziale Kultury. I tak my się tak spotykali, bo my jak my nas zaczęli grać jako band, to my tam byli też, powiedzmy, musieliśmy się do związków do tych zapisać, do tego, żeby brać udział w Wilkasach na przykład, nie? I tak my się poznali. Na Wilkasach oczywiście już był bardziej kontakt bliski, nie? A powiedz mi, nie nerwuje cię taka sytuacja, że twój przyjaciel pisze teksty do innych artystów, a potem z tych tekstów powstają naprawdę takie fest perełki szlagerowe. Nie, czemu? No wiesz, no bo tak... Tego czyż nie jest taki trochę zazdrosny o to, nie? No. widać jaki facet ma talent, nie? Oczywiście wszystkie piosenki, które by pisał na przykład do nas, tylko to by nie pasowało.
są tematy, o których właśnie można śpiewać, a są też takie tematy, o których Edmansi nie zawsze chcieli śpiewać. O Edmansach za chwilę, no bo przecież z drugą częścią tego zespołu cały czas klachomy. Kochaj mnie, póki ja nie wypalę się. Albo powiedz nie, to jest mniejsze zło. To Manek, teraz troszkę o tym, co żeście stworzyli razem, czyli zespół Edmans. Pamiętasz taki szlagier w całej waszej twórczości Edmansów, że jak żeście go grali, śpiewali jakaś podczas prób albo spotkań, go docie ja, to będzie szlagier, to będzie hit, a potem się okazało, że ludzie tak nie bardzo im się to podobało. Muszę powiedzieć, niekiedy byłem zaskoczony, jak my grali, że ludzie nawet to znają, co my śpiewali. Z tym, że jak ci to powiedzieć, my nigdy nie pisali piosenki, żeby były na przykład przebojami. To było, wiecie, do mnie to było bardziej kabaretowe, wiesz, a to co Edziu pisał, to było, znaczy się w sumie jaja. Ty poważniejsze piosenki, to myślałem, okej, tam kochaj mnie, albo co, to może będą jakieś szlagiery, nie? Ale jak zauważyłem, ludzie nie słuchają tekstów. Tak zauważyłem, bo tam na przykład Jana na ryby, tam Edziu dużo pisze, dużo jest opowiadania, nie, na przykład, nie, w tych tekstach. A powiedzmy, czemu musi mieć krótki tekst, do powtarzania, żeby szło razem śpiewać, nie? Nigdy nie myślałem, tak, że będą jakieś przeboje, okej, okay, jadę na ryby, w ogóle nie myślałem, ale zrobił się jakiś taki przebój, nie? Wszyscy znają, jadę tam. No tych przebojów w waszym wykonaniu jest zdecydowanie też więcej, ale jest coś w tym, co godasz, że musi mieć taki krótki tekst, bo większość chyba ludzi, jakby my im powiedzieli jada na ryby, to będzie pamiętało ino ten początek, jada na ryby. Ja. I tyle, nie? No to właśnie, a reszta nie znają. Powiem, do dzisiaj gromczy te imprezy i ludzie się wypytają, a za mną będzie jada na ryby, albo za mną jada tam, nie? Jedni tam mają inne swoje faworyty, na przykład Ola. Więc muszę zagrać niekiedy, nie? Bo żona ma na przykład Ola na imię. Znaczy ludzie znają, nie? Ludzie znają, ludzie chcą posłuchać, ale ludzie chyba bardziej znają właśnie te piosenki, które były takie, trochę tego szpasu miały w sobie, nie te poważniejsze. Ja o tym właśnie powiedziałem, że te kabaretowe takie bardziej, co mamy zawsze wiadomo, nie? Co Edziu opowiadał zawsze, jakby mieli na przykład jakiś recital i Edziu opowiadał, jak to się stało, albo na przykład do tej piosenki, co będzie, nie? To bardziej tak kabaretowo. Nie? Dobrze, do tego tematu Edmansów wracamy już za chwilę. Kochaj mnie, życie ma tylko wtedy sens. Przyjdzie taki dzień, gdy zrozumiesz to. Słuchaj, teraz chciałbym się troszkę odnieść do tego waszego dwupłytowego albumu z 2009 roku. Tam jest dosyć dużo fajnych szlagrów, ale na płycie numer 1 jest szlagier o nazwie Milion. I ponoć fragment tego tekstu to jest fragment z twojego życia. Bo ponoć przez chwilę żeś był milionerem, chciałeś, żeś się nowo baba sprawić, na kopalni zwolnił żeś kierownika, a i tam takie różne rzeczy się działy. Ja. Tydzień czasu byłem milionerem, ja. Tydzień czasu. Ja. To znaczy się, wiesz, ja pracowałem jako kierowca i woziłem w sumie szefa zaopatrzenia kopalni, także miałem dużo czasu. I sprawdzałem, czy to był Pikarski, to tak, sprawdzałem właśnie wyniki, to wszystko, jak to leci, nie? No i kiedyś właśnie wygrałem, znaczy w niedzielę wieczorem mówili, jakie są wyniki. Był pełny oczywiście. Ja sobie tak wyobrażam, że 1 600 000 była tak, wygrano w taką średnio zawsze. Najmniejszą wygrano była 800, to już to wszystko miało opanowane, sprawdzone zawsze. Nie? No i oczywiście zaczęli mi pić, nie? W tym samym dzień, no, w nocy polecieli mnie do Edka, ale mówię, tu mocie na taksówki, weźcie się wolne, bo dopiero za tydzień czasu mówili, jakie są wyniki, wtedy jeszcze nie było komputerów. I oczywiście pojął szefa zwolnić z kopalni, nie? Nawalony, mówię, no okej, okay, jesteś zwolniony, ale na razie tydzień urlopu. To się okazało po tygodniu, że było 144 wygrane. I przypadło 44 tysiące przypadło na wygraną, tak? Zamiast 40 tysięcy przepili, a 4 tysiące zostało. Oczywiście potem musiałem chodzić na popołudnie do roboty, co mi w ogóle nie pasowało. Bo jak gruszka pyli, to robisz po popołudniu, nie? No i musiałem się sam zwolnić. Ale powiem ci,
Jak się... Bo mało kiedy można kogoś zapytać o to, ale jak się czuje człowiek, kiedy myśli, że motyn milion, że teraz to już... No ja wtedy to wiesz, że miałem lotkę, czy nie wiem, miałem 22. Jak się czuję, to się czujesz wygany, nie? Ja ty jeszcze pomyślisz, że najmniejsze wygano było 800, to co tam może się stać? Tak. Cały świat jest mój. Ja. Powiem ci, ja ta historia kilkakrotnie słyszą i nie do końca to wierzą, że to jest prawda, ale jak słyszę od ciebie, że ty to potwierdzasz, że to jest prawda, no to powiem ci, jest rzek pod wrażeniem. Ja. Znaczy się dlatego już chyba nie gram tatka, wiesz, bo w sumie... Obraził się. No można powiedzieć, bo nie znam nikogo, wiesz, kto wygrał. A tyle ludzi są, wiesz, a nie znam nikogo, kto wygrał. A wygrywają co tydzień. Ponoć. Dobrze, za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy. Ciekawe, czy wśród naszych widzów jest ktoś obrażony na to lotek, nie? Kochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień. Zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Po leku się będziemy żegnać, po leku będziemy przechodzić do dalszej części naszego programu, ale jeszcze chciałbym, co byś mógł, może nie tyle, co podsumować, ale jakbyś opisał Edka swoimi słowami? Jaki to jest człowiek? Edek jest strasznie spokojny. Ja też taki spokojny nie jestem jak Edek, ale Edek jest spokojny. Nigdy mnie to wkurzało, że taki spokojny jest. Nie powiedział, nie mógł powiedzieć, ej, nie? Że się nigdy wkurzył na przykład na tego naszego, co nam, ten, jak się to mówi, płyta nasza wideo, nie? No, nie będę tam nazwiskami mówił, ale ja byłem strasznie na niego zły, ale znowu nie, nie? Ale to wszystko spokojnie był. Ale jest strasznie spokojny człowiek, nie? A jakbyś powiedział, że poprosiłbyś cię, żebyś dokończył zdanie, jakbyś powiedział Edek Sikora to? Edek Sikora to żeni. Dobrze. Słuchaj. To jak Edkowi te teksty ten kawa sypią, to jak ja bym na przykład miał tak teksty pisać jak jedzie, to ja nie wiem, to mam już 50 płyty zrobione. Mogłoby tak być. Nie żałujesz trochę tego, że ten temat takich tych Edmansów troszkę to się wszystko rozstrzeliło? Ja, w sumie ja, bo każdy mi tego, bo co wy to robicie? Ja na przykład teraz pracuję i jak ktoś się dowie, że coś grał i znalazł mnie w internecie, to mówię, co ty to robisz? A nie... Takie... Powiedz mi, nie... Niemcy mówią, nie mówię o Polakach, mówię o Niemcach, nie? Ja mnie tam znajdzie kiedyś tam, widział, słyszał, mówię, a co ty to robisz? A nie myślałeś o tym, że dzisiaj w dobie internetu i tego, jak to wszystko idzie zrobić online'owo, żeby zacząć jakby odświeżać ten temat Edmansów? Cały czas, ja. Cały czas, ja teraz robię na nową płytą. Co chodzi, jeszcze napisał teksty i mówię, jest na tapecie, tam będzie może 10-15 numerów. Tylko, tyle czasu, niekiedy mam czas, to robię, wiesz jak, nie? Ale już przy końcu, myślę, że na drugi rok będzie coś nowego na pewno. To jest bardzo dobra wiadomość, bo fanów Edmansów nie brakuje, więc na pewno już teraz się cieszą. Za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy, będziemy po leku się żegnać, będziemy kończyć. Przyjdzie taki dzień, gdy zrozumiesz to. No to teraz, słuchaj, jakże kiedyś z Krzysiem Respondkiem, że godał, to on powiedział, że jak się sum nie pochwolisz, to cię żody nie pochwoli. To chciałbym, żebyś się ty teraz tak troszkę pochwolił. Jakbyś mógł tak z tej całej waszej twórczości Edmansowej wybrać jakiś jeden numer, jedna piosenka, za którą chciałbyś się przyznać, no powiedzmy, śląskiego Oscara. Jako to by była piosenka? Możesz nawet zaśpiewać. Z tego jest tak dużo, że wiesz, ostatnio, że te numery składa, to było ponad 50 piosenek. Man, bym musiał te tytuły teraz oglądać wszystkie, to bym ci może powiedział, ale... Ale jest taką na przykład, kiedy lubisz sobie pośpiewać, są ty. Znaczy, do mnie taki faworyt to jest Kochaj Mnie, nie? Czyli... Taka fajna piosenka, Kochaj Mnie. Man, tyle piosenek, czy... Czyli jednym słowem, nie są to piosenki... Przyjaciel mi się bardzo podobał, wiesz jak... Wszystko mi się podoba, kochaj mnie, przyjaciół. I z czego tu wybrać, powstaje taki dylemat. Bo z tego co widzę, to nie są. Nie postawisz na piosenkę, która jest taką właśnie kabaretowo i no już bardziej taką poważną. Ja.
Dobrze, no to poważnie się zrobiło, ja się wydaje już po leku żegnął. Dziękuję Ci bardzo za to, żeś znał do nas chwilę czasu. Jest mi niezmiernie miło, no bo przecież to druga połowa zespołu Edmans. Wszystkiego dobrego, czujmy się tam. Pozdrawiam Edka, życzę mu dużo zdrowia i dalej. Panie, panowie, no a my już dalej lecimy z naszym programem. Top 10 przecież czeka. Zrobimy to jak na wielkiej gali, panie i panowie. Śląski Oscar duetu twórców Edek Sikora, Manfred Potyka wędruje do szlagieru Kochaj Mnie. Tak właśnie przyznał Manek, minutowy milioner, nasz dzisiejszy gość. A co? Mówisz mi nie pierwszy raz, nie śpieszmy się, jest jeszcze czas. Tak mówisz, lecz nie wierzę ci. Dajesz mi godzinę, dwie, potem znowu uciekasz gdzieś. Tak dłużej nie może być. Zakochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień. Zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Kochaj mnie, póki ja nie wypalę się. Albo powiedz nie, to jest mniejsze zło. Ma tylko wtedy sens. Przyjdzie taki dzień, gdy zrozumiesz to. Zakochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień. Zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Wszystko czas, pamiętaj, że być może raz, nie więcej, los dał szansę ci. Mówisz mi, bo stracisz mnie, dłużej już nie waha się. Ja czekam od tylu dni. Serce płonie co dzień, zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Czas na Radio Sud, czyli połączymy się z Kępnem.
Witam serdecznie za słuchaczami Radia Sud 487 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. A jak ono wyglądało? Otóż aż 4 spadki w tym tygodniu, 2 piosenki, które poszybowały w górę i 4, które pozostały na swoich dotychczasowych miejscach. Jak to wszystko wygląda? Proszę posłuchać. Na miejscu 10 bez zmian Krzysiu Pietrek Za wszystkie nasze dni. Również bez zmian na 9 Bernadeta Kowalska Palmowa miłość. W dół natomiast na 8 Kobiety na walizkach Hej życie. Również w dół Michalina Starosta po 7 na miejscu 7, a w górę pnie się Karol Hadrych Kiedyś, miejsce 6. Bez zmian na 5 Paweł Siluksteiner Wrócisz, wrócisz. Miejsce 4 to spadek Tima Fabiana Zabiorę ciebie do gwiazd. Miejsce 3 Hany z Banda Żywioły 2. Miejsce 2 Golden Mix Tyle chwil przed nami. I miejsce 1 Paweł Gołecki Spojrzenia. I tak właśnie wygląda 487 notowanie radiowej listy. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia. 487. Finał Skępna przedstawiła jak zawsze niezawodno Joanna Kaczorowska. Na fotelu lidera utrzymuje się tam Paweł Gołecki i utwór Spojrzenia. Księdze, w której ktoś z ludzkim życiem splata czas, na dwóch różnych stronach los okrutny umieścił nas. Ty nie jesteś dla mnie, wiem, ale czekam cudnych dni, gdy spojrzenie twoje gdzieś ukradkiem znów rzucisz mi. Na to ciepło spojrzeń twych z utęsknieniem czekam znów. Ono więcej mówi mi niż tysiąc słów. Smak twojego pocałunku czuję, kiedy patrzę w oczy twoje, mam na serca dnie spojrzenia twe. Już niedługo przyjdzie ktoś, kto utuli cicho cię i nie w mych ramionach do poduszki utulisz się. Ciepło spojrzeń twych z utęsknieniem czekam znów. Ono więcej mówi mi niż tysiąc słów. Smak twojego pocałunku czuję, kiedy patrzę w oczy twoje, mam na serca dnie spojrzenie twe. W wiecznej księdze, w której ktoś z ludzkim życiem splata czas, na dwóch różnych stronach los okrutny umieścił nas. Wojciech dla państwa.